Cześć, witajcie moi drodzy. Mamy poniedziałek, 20 marca. Zapraszam Was bardzo na klina. Jakoś tak się yy, energii dużo dostaje jak wiosna wita. Aczkolwiek yy, końcówka zimy, początek wiosny i też jesieni dla osób z depresją i alkoholików yy, to nie jest taki najlepszy czas, bo często się pojawiają jakieś nieprzyjemne. Emocje związane z głodami czy nawrotami, ale to tak mówię oddzielnie. Moi drodzy, dzisiaj sobie wrócimy na chwilkę jeszcze do książki: Jak smakować życie? W zeszłym tygodniu był clean, na miniaturce tam była prostota. I tam ogólnie było coś takiego, znaczy inny fragment czytałem, ale chodziło o to, żeby nie zabieraj za dużo, nie obciążaj siebie rzeczami drugorzędnymi. Jeśli ci wystarczy jedna suknia, to nie kupuj drugiej. Jeśli ci wystarczy jeden samochód, to nie kupuj drugiego, trzeciego, czwartego. Miej tyle, ile potrzeba. To żeśmy o tym ogólnie rozmawiali rok, rok tydzień w zeszłym tygodniu. I... Bardzo fajnie, żeście tam fajne komentarze zresztą powstały. To troszeczkę o minimalizm trąciło, o oznaczenie tego, co jest takie ważne, a co jest mniej ważne i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj ja bym chciał też taki jeszcze fragment z tej książki przeczytać. Mądrość jako smakowanie życia może dać nam odwagę stawania się ludźmi ubogimi. Smakować niewiele i znaleźć nasycenie, upraszczając życie. Świadomie rezygnować z wielu rzeczy drugorzędnych na rzecz trwania przy tym, co sensowne, aby to, co smakujemy, nas nasyciło, wypełniło. I tutaj jest fajnie napisane, że tak naprawdę, żeby uprościć swoje życie, żeby skupiać się na tym, co jest naprawdę ważne dla mnie, co jest istotne, to trzeba odwagi. Bo moi drodzy, mamy parę rąk, doba ma 24 godziny. I tak naprawdę zauważcie, że cała sztuka polega na umiejętności wyboru. I dlatego ja bardzo zachęcam Was do tego, byśmy, byście sobie zrobili taką listę rzeczy najważniejszych, czyli to, co jest dla Was najważniejsze. Taką listę warto pisać, co, nie wiem, na przykład co kwartał, co pół roku, przynajmniej raz w roku, jakie są dla mnie rzeczy najważniejsze, jakie są dla mnie wartości najważniejsze, bo to się też zmienia, bo często wartości. Rzeczy najważniejsze często wychodzą z takich potrzeb, ale takich potrzeb, potrzeb, więc warto też to zbierać, bo macie perspektywę tego też, jak wy się zmieniacie. I w momencie, kiedy masz taką listę napisaną, co jest dla Ciebie najważniejsze, dużo łatwiej później podejmować decyzję, bo to jest taka trochę konstytucja wewnętrzna. Czyli jeżeli mam, może na przykład zaznaczysz, że zdrowie jest dla Ciebie najważniejsze, rodzina jest dla Ciebie najważniejsza. Twój wolny czas jest dla Ciebie najważniejszy, trzeźwienie jest dla Ciebie najważniejsze. No bo to często jest tak, po jakimś czasie, że się o tym trzeźwieniu zapomina po prostu, ne? A jak nie ma trzeźwienia, to nie ma niczego, no, dupa zbita. Więc zrobisz sobie tą listę, dużo łatwiej Ci podejm podejmować decyzję, bo na przykład dostaniesz propozycję, słuchaj, możesz, nie wiem, zarobić górę pieniędzy, ale musisz wyjechać, nie wiem, na pół roku, nie? I teraz nie jesteś w jakiejś sytuacji, kiedy naprawdę musisz, bo są sytuacje, że no, nie ma wyjścia. Trzeba po prostu. Ale tu wiesz, pojawi się, a kurde, bo bym kupił to, tamto, sramto, nie? Czyli jest możliwość wyboru. Całe życie to jest sztuka wyboru. I w momencie, kiedy wiesz, co jest dla ciebie najważniejsze, a co jest drugo, trzecio, czwarto, pięciorzędne, możesz to później odsunąć. Bo kochani, najważniejsza jakby puenta dzisiejszego klina to jest to, że Cokolwiek nie chcesz kupić, czegokolwiek nie chcesz zrobić, za wszystko zawsze płacisz czasem. I jeżeli rodzina jest dla Ciebie najważniejsza, przynajmniej tak deklarujesz, ale na każdy telefon lecisz do roboty, na każdy. A nie wiem, no nie chodzi mi o to, że jesteś jakimś, pracujesz, pracujesz w służbach ratunkowych i masz akurat swój dyżur, no to jest też coś innego, no masz swój dyżur, no to wiadomo. Ale są sytuacje, kiedy wiesz, na przykład, przywlekasz robotę do domu, no bo szef, kurde, chce, żeby tam zrobić czy coś. Wiesz, no różne są sytuacje. No to sorry, nie, winę tu. Jeżeli poświęcasz czas na pracę, na to, żeby dogodzić szefowi czy coś, no to nie poświęcisz czasu rodzinie. To jest sztuka wyboru. Tu w tej książce, jak smakować życie, jest taki przykład. Yy, tam był jakiś filozof, nie pamiętam nazwiska który miał umówione, był umówiony ze swoją córką, że zaopiekuje się jej dziećmi, czyli swoimi wnukami, bo ona gdzieś musiała wyjechać. I zadzwonił do niego prezydent Stanów Zjednoczonych, też już nie, nie, nie istotne, który to jest trochę dalszy temat. I właśnie, żeby tam, czy by mógł do niego przyjechać, bo by chciał się go o coś poradzić. I słuchajcie, on mu odmówił, mówi: spotkam się z Panem, ale tam nie wiem, w kolejnym jakimś terminie, bo przykro mi obiecałem córce, że jej dziećmi się zaopiekuje. Moi drodzy, nie, bądźmy szczerzy, ilu z Was yy, byłoby na to stać, czy mnie by było na to stać, że dzwoni do mnie na przykład Duda, nie? Z, panie Sylwku, bo bym chciał z Panem porozmawiać na temat alkoholizmu, czy byśmy mogli się w tym tygodniu spotkać, nie? Bo bym chciał jakąś ustawę zmienić. Słuchajcie, nie? ja to to, bo, bo to by był miód na moją pychę. aby miał na przykład z dziećmi jakieś umówione spotkanie czy wyjazd, nie? No i co? Rodzina jest dla mnie ważna? Najważniejsza? Kogo przesuniemy? Czy bym miał odwagę powiedzieć Dudzie, przykładowo? Słuchaj, Andrew, spotkamy się w przyszłym tygodniu, bo sorry, no nie mam czasu, z dziećmi spędzam czas, nie? Nie wiem, czy bym to zrobił. Wiecie, bo my możemy też deklarować, a to tak naprawdę życie nas sprawdza. Ale kochani, to jest przykład. Zastanówcie się, co jest dla was ważne i czy naprawdę żyjecie też tym, co mówicie, nie? kochani, doba ma 24 godziny, my mamy parę rąk, nie możemy wszędzie być. Z pewnych rzeczy trzeba rezygnować. I jeżeli interesujesz się załóżmy sztuką, lubisz sztukę i teraz masz do wyboru, nie wiem, no, iść do kina na jakichś tam, wiecie, Avengersów podrzędnych, a w ogóle Avengersi według mnie to się już sypią strasznie, że chyba skończyły, kiedyś to było, no, ale chyba w tym wypadku naprawdę kiedyś to było. Ironmana uwielbiał. I teraz... Nie wiem, no nie pójdziesz na Avengersów, pójdziesz do galerii sobie pooglądać obrazy. Czy nie pójdziesz e, na mecz, a pójdziesz z żoną, z dziewczyną się spotkać? No nie da się być wszędzie naraz. I cała sztuka polega na tym, żeby umieć wybierać. I taka drabina, co jest dla ciebie najważniejsze, takie narzędzie, kiedy sobie to napiszesz na kartce, ułatwia to. Ale czy wtedy jeszcze idziemy tym? To jest drugi temat. W każdym bądź razie, jeżeli wybieramy dobrze, to mamy poczucie spełnienia. A jeżeli wybieramy źle, ja tak przynajmniej mam, jeżeli ja dokonuję złych wyborów, niewłaściwych, które są najczęściej, właściwie zawsze moją pychą gdzieś napędzone, ja mam wyrzuty sumienia wtedy, nie? to mi się pojawia, kurde. Nie? Mogę znowu spędzić ten dzień inaczej. Wiesz, miałem czas, nie wiem, z dziećmi spędzić, miałem z nimi posiedzieć, a znowu grzebałem w telefonie na przykład, nie? albo znowu słuchałem tam, nie wiem, na YouTubach czegoś. A miałem sobie książkę poczytać. I znowu dupany, wiesz. Dbasz o zdrowie? Super. I teraz na przykład, nie wiem, miałem iść na rower, miałem ten, a znowu siedziałem i Netflixa przewalałem, wiesz. To zależy, jakie są wiesz, jakie masz priorytety. Tak naprawdę warto się na tym skupić. I to często boli. No ale kochani, nikt nie mówił, że będzie lekko. Rozwój zawsze będzie bolał, bo to jest zawsze wychodzenie z jakiegoś, z jakiejś swojej strefy komfortu. <laughs> Dajcie mi znać, moi drodzy, w komentarzach. Jak jest u Was? Czy umiecie podejmować takie wyzwania? Yy, no, w sensie, wiecie, no jeżeli deklarujecie, że to jest dla Ciebie ważne, czy potrafisz innych rzeczy odmawiać? Wiesz, o co chodzi. Często mówimy na przykład, że na mityngach to słyszą rodzina już dla mnie najważniejsza, nie? A potem, wiesz, no, kurde, facet jest pięć razy w tygodniu na mitingu i zawsze mówi, rodzina już dla mnie najważniejsza. Kurde, to co Ty tu robisz? Czemu, po co Ty tu siedzisz? Ja rozumiem, jak się wpieprzysz w nawrót, to <noise> mocno ciężko jest, źle to trzeba na przykład tam, nie wiem, tydzień, dwa miesiące przycisnąć, nie? Te mityngi pojeździć, żeby się poczuć lepiej. No bo jeżeli trzeźwięk nie siądzie, to się wszystko rozpieprze, włącznie z rodziną. Ale jeżeli wiesz, deklarujesz, rodziną jest dla mnie najważniejsza, Bóg jest dla mnie najważniejszy, a jesteś pięć razy w tygodniu na meetingu, zamiast z rodziną, a w przerwach mityngowych smarujesz kumplom dupę, Ej, to nie tak chyba, nie? Dajcie, kochani, znać w komentarzach, czy umiecie. Wybierać to, co jest dla Was ważne, i tym żyć, i tym działać. Bo życie to sztuka wyboru, nie oszukujmy się. Jeżeli myślisz, że będziesz miał na wszystko czas, że będziesz mógł z wszystkiego korzystać, to w ogóle zapomnij. I dlatego warto swoje życie upraszczać, po to, żebyśmy mieli mniej możliwości do wyboru. Bo niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który siedząc przed Netflixem czy tam innym YouTube'em, zamiast skupić się na jakiejś treści to wiecie, przewala, 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 nie? Mi się to często, często, mi się to zdarzało. Dlatego ja zawsze staram się ograniczać serwisy streamingowe, żeby mieć tam akurat to. To mnie interesuje, to uruchamiam teraz ten serwis. Ale to jest jeszcze inny temat. Bo do upraszczania życia trzeba odwagi. Hmm. Bo ubóstwo dzisiaj nie nędza, tylko ubóstwo nie jest raczej cechą pożądaną, do której wszyscy dążymy. Rozgadałem się. Jezu, strasznie długo gadam. Kochani, dobrego Dzienka wam życzę. Pozdrawiam cię, i cześć.